Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to jest Q&A. Pierwsze pytanie od Mistera. Jak smakuje książka? No nie wiem, jakoś dziwnie. Trochę jak drewno, ale możesz spróbować sam i zobaczyć. Drugie pytanie. A właściwie to parę pytań od Timiego. Czy będzie MGE? Nie wiem, zobaczę. Jeśli mi się będzie chciało i znajdę na to czas, może będzie, ale raczej też na jakimś live'ie, coś takiego, bo nie chcę prowadzić serii z MGE. Kiedy Minecraft? Czas pokaże. Nagrasz jakieś gry typu first person shooter? No nagrywam i właśnie taka gierka to Team Fortress. A tak ogólnie to zobaczę, akurat TF mi pasuje z tych gierek, bo ma swój własny humor. A na przykład taki CS, no, nudzi mi się. Nagrasz poradnik, jak poprawnie spy main? Myślę, że można by było coś takiego zrobić. A, nawet chciałem brać udział w takim tym challenge'u, może kojarzysz, co nawet Swipes w nim brał udział, że tam trzeba pierwszą dominację zdobyć, pierwszego trickstaba i takie tam. I chciałem to zrobić, tylko że tam trzeba oglądać anime, a ja nie oglądam anime. Kolejne pytania od Lodomira. Co zamierzam zrobić z itami z Team Fortress 2? Zamierzam je sprzedać albo spełnić moje marzenia z TF-a. Aktualne moje marzenie to jest, żeby mieć całego złotego spaja. Brakuje mi jeszcze tylko Australium Noża i Australium Ambasadora. A potem może jakieś konkursy. Coś się zobaczy. Co dalej z kanałem? No jak to co? Nagrywamy dalej, zobaczymy co będzie. Następne pytania. I są to ostatnie pytania od White Bear. Ile masz lat? Roczynkowo 15. Masz jakiegoś pupila? Mam psa. Masz rodzeństwo? Nie mam. Kiedy będziesz miał kamerkę? Nie wiem, na razie nie widzę potrzeby kupowania kamerki, więc w najbliższym czasie raczej nie. Masz dziewczynę? Nie. Co myślisz o Lordzie Kruszwilu i kamerzyście? Lubię oglądać Kruszwila, spoko robi content. Dużo wyświetleń, dużo subów. Jest spoko, myślę. Tylko, że ma takie swoje wady, na przykład ja bym się do tego przyczepił, że on ma jakiegoś tam tylko prestiżowego kompa od Maca. On ma iMaca chyba, tak? Czy coś takiego? A na przykład mógłby mieć komputer Intel Core i9, w ogóle wszystko najlepsze, karta graficzna 1080 Ti, 12-gigowa, w ogóle nie wiem co tam jeszcze, chłodzenie wodne, oświetlenia LED, wszystko, komputer taki, że po prostu najlepszy jaki istnieje, nie? Jakby był oczywiście prestiżowy. Ale myślę, że i tak jest spoko, niech robi to co robi, dla mnie jest ok. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!